Matylda von Ringenheim urodziła się w Westfalii w roku 895. Była córką hrabiego westfalskiego Teodoryka i jego żony Reinhildy, pochodzącej z duńskiego rodu królewskiego. Matylda kształciła się i młode lata spędziła w klasztorze benedyktynek, pod okiem babki ze strony ojca, także Matyldy, ksieni klasztoru. Lata tu spędzone będzie zawsze zaliczać do najpiękniejszych w życiu. Tu także zasmakowała w modlitwie i w służbie Bożej. Mając 14 lat, w roku 909 poślubiła Henryka Ptasznika, który w 3 lata potem został księciem Saksonii, a w roku 919 królem Niemiec. Znany jest w historii pod imieniem Henryka I. Życie królowej upływało w spokoju. Mąż dał jej zupełnie wolną rękę w czynieniu dobra. Dla Bożej chwały i dla dobra ubogich nie żałowała pieniędzy. Święta Matylda dała Henrykowi I 5 dzieci. Jadwigę, przyszłą żonę księcia Paryża, Hugona Wielkiego, następcę tronu i późniejszego cesarza Niemiec, Ottona I Wielkiego, Gertrudę, która wyszła za króla Francji, Ludwika IV, Henryka I, późniejszego księcia Bawarii, oraz świętego Brunona I, od roku 953 arcybiskupa Kolonii. Z mężem swoim Matylda przeżyła jako wzorowa małżonka 25 lat. Po śmierci męża 2 lipca 936 roku musiała patrzeć na wojnę domową, jaka wybuchła o tron królewski pomiędzy jej synami, Ottonem i Henrykiem. Zwycięzcą został Otton, a Henryk jako rekompensatę otrzymał księstwo bawarskie. Nowy władca wiele przykrości wyrządził matce, oskarżając ją o to, że jest zbyt rozrzutna na cele religijne. Sam jednak szafował państwowym mieniem bez miary, gdyż prowadził stale wojny, najpierw ze swoim bratem Henrykiem, potem z papieżem, z królem Czech i ze Słowianami na wschodzie. Matylda cierpiała nad tym wszystkim. Matylda, chcąc pozyskać dla wiary chrześcijańskiej żyjące do tej pory w pogaństwie narody słowiańskie, popierała decyzję swojego syna o założeniu metropolii w Magdeburgu w roku 960 i utworzeniu zależnych od niej biskupstw, w tym także w Oldenburgu, które było położone między Łabą a Odrą na terenach słowiańskich. W roku 955 królowa Matylda przeżyła śmierć swojego najstarszego syna Henryka, a 10 lat później najmłodszego, świętego Brunona, arcybiskupa. Pod koniec życia dotknęło ją jeszcze jedno bolesne przeżycie, śmierć własnego wnuka, biskupa Wilhelma z Moguncji, którą sama przewidziała. W ostatnich latach życia Matylda oddawała się wyłącznie modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Codziennie przy swoim stole gościła ubogich, widząc w nich samego Pana Jezusa. Hojnie wspomagała kościoły i klasztory ze swoich osobistych majątności. Wystawiła również 2 duże opactwa benedyktyńskie. Dlatego ikonografia często przedstawia świętą z makietą kościoła lub klasztoru w ręce. W opactwie w Kwedlinburgu spędziła końcowe lata życia. Tam też przeszła do wieczności 14 marca 968 roku, w wieku 73 lat. Pochowano ją obok męża w kaplicy zamkowej. Od roku 1539 kościół ten jest w rękach protestantów. Katolicy więc wystawili ku czci świętej Matyldy nowy kościół w roku 1858. Pierwszy jej życiorys powstał krótko po jej śmierci, jeszcze w X wieku. Drugi życiorys polecił napisać święty Henryk II, cesarz niemiecki. Jest patronką fałszywie oskarżanych, wdów, dużych rodzin oraz rodziców, którym zmarły dzieci. W ikonografii przedstawiana jest w stroju królowej. Jej atrybutami są korona, budynek klasztoru i jałmużnik. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Matyldy. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.